Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, stało się psychologia, którą warto znać, dobiła właśnie do setnego odcinka. I pomyślałem, że jest to doskonała okazja do tego, żeby tak zebrać takie główne przemyślenia, wątki, wnioski, które często przewijają się przez różne odcinki, powtarzają się, bo faktycznie mają zastosowanie w bardzo wielu sytuacjach. Więc chciałbym powiedzieć Wam o czterech takich głównych wnioskach, ponadto pytania. Oraz oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brewo, jestem psychologiem. Więcej o mnie na stronie braivo.pl A to jest setny odcinek podcastu, psychologia, którą warto znać. Zanim przejdziemy do rozdziału pierwszego, pomyślałem, że setny odcinek podcastu. Ile razy jeszcze powtórzę, że to jest setny odcinek podcastu? O to jest pytanie. To świetna okazja do tego, żeby w końcu spotkać się na żywo. Dlatego chciałbym zaprosić Was na szkolenie pod jakże odkrywczym tytułem. Psychologia, którą warto znać niezbędnik, które odbędzie się w Łodzi w sobotę 23 listopada 2024 roku. Oczywiście zadbam, żeby była przyjazna, bezpieczna atmosfera, żeby było zabawnie, ale przede wszystkim zadbam o to, abyście podczas tego szkolenia zyskali sporo konkretnych narzędzi, abyście mogli również zaplanować eksperymenty, które chcielibyście wprowadzić w swoim życiu, żeby żyło wam się lepiej. No i oczywiście, tak. Będą również ciekawostki. Skupimy się na trzech głównych tematach, czyli samopoczucie, relacje oraz skuteczność. Dlatego zapraszam. Jeżeli jesteście zainteresowani, to wejdźcie na stronę brave.pl/ukośnik Łódź. Liczba miejsc jest ograniczona, więc nie odwlekajcie tego zbyt długo. I mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce w Łodzi. A tymczasem przejdźmy do rozdziału pierwszego. Rozdział pierwszy: Wnioski. Moi drodzy, podczas tych naszych stu odcinków podcastu poruszyliśmy bardzo, bardzo wiele tematów. Były zarówno tematy dotyczące efektywności, dbania o swój dobrostan, takie poczucie szczęścia. Było sporo odcinków na temat budowania relacji, stawiania granic, ale oczywiście też, bo tak naprawdę od tego de facto sam podcast się wziął, było sporo odcinków na temat różnych ciekawostek, typu czy Freud miał rację, czy nie miał, różnych eksperymentów, które stały się takie najbardziej znane albo istotne z perspektywy psychologii. Rozmawialiśmy o różnych mitach, niedopowiedzeniach, więc bardzo, bardzo dużo różnych tematów. Ale tak pomyślałem, że przyglądając się temu, o czym mówimy, no to niektóre wątki czy niektóre takie sugestie rozwiązań dość często się przewijały, powtarzały, ponieważ znajdują zastosowanie w różnych sytuacjach, a może nawet w... Bardzo wielu, żeby nie powiedzieć wszystkich, więc dzisiaj chciałbym Wam tak o tym trochę opowiedzieć. Oczywiście, dodajmy, że to nie jest jakaś święta, nietykarna lista. Kolejność również nie jest tutaj sposobem porangowania tego, co jest najważniejsze, co jest najmniej ważne, ale jestem ciekaw, na ile. Się z tymi punktami też zgadzacie, na ile macie wrażenie, że faktycznie są istotne. No i też tak, gdybyśmy mieli zacząć od tych wniosków, pierwszym istotnym to jest to, że psychologia jest ciekawa i użyteczna. I mam nadzieję, że te odcinki podcastu, ale też pewnie jakieś inne treści, które może przyswajacie, również wam to pokazały. Bo takie trochę było założenie tego podcastu od samego początku, żeby pokazywać dużo praktycznych narzędzi, pomysłów na zmiany, ale czasem po prostu. Pokazywać, że niektóre rzeczy są ciekawe, zaskakujące, pokazywać niektóre obszary psychologii, ale też ogólnie podejścia do życia, do funkcjonowania z trochę innej strony. I mam nadzieję, że też od czasu do czasu wy również na swój świat spojrzeliście trochę inaczej dzięki temu, bo faktycznie psychologia, pomimo, że jako nauka no cały czas gdzieś się rozwija, jeżeli chodzi o taką jakość metodologiczną, no to jednak robi bardzo dużo postępów. I, i to jest ważne, dlaczego też. Wróciłem to jako ten punkt pierwszy, bo z jednej strony to psychologia bardzo szybko i też wiele takich nauk powiązanych bardzo szybko się rozwija, przynosi nowe wyniki badań, nowe wnioski, i to oznacza, że z jednej strony pewne rzeczy, które jeszcze kilkanaście lat temu wydawały się całkiem sprytne, rozsądne, no dzisiaj już wcale takie nie są, tak? Albo. Nawet jeżeli są ok, no to mamy już może lepsze pomysły na rozwiązywanie różnych działań, rozwiązywanie problemów czy dbanie o siebie, więc pod tym względem warto trochę obserwować, nieco podważać też różne przemyślenia czy założenia, które kiedyś przyjęliśmy czy nawet przeczytaliśmy, bo to jest też ważne, że no, rozwój ma to do siebie w nauce, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach, że Generuje się bardzo, bardzo dużo treści, informacji. No i istotne jest też to, żeby, i to jest też taka myśl przewodnia tego punktu, no żeby starać się to w miarę weryfikować. Może zerknąć w innym, innych źródłach, czy to ma jakiekolwiek poparcie, bo niestety z jednej strony jest sporo fajnych, naukowych narzędzi, które można stosować z tego obszaru psychologii, no ale niestety nie brakuje też sporej ilości niepotwierdzonych rzeczy, czy, czy różnego rodzaju wręcz takich bzdurek, no, na które warto pewnie byłoby uważać. Natomiast psychologia, jako nauka taka trochę detektywistyczna, tylko że o odkrywaniu siebie, swojego świata, relacji z ludźmi, myślę, że jest z mojej perspektywy niesamowicie interesująca i mam nadzieję, że trochę tym zainteresowaniem się też z wami podzieliłem. No okej, okay. a co mogłoby być punktem drugim? No, właśnie, bo wspomniałem o tym rozwoju nauki, że, że on jest, dzieje się bardzo szybko, ale teraz w funkcji drugim chciałbym zwrócić uwagę na to, że rozwój osobisty jest ważny, ale, no właśnie, ale są pewne ale. I z jednej strony, tutaj to, o czym sobie też nie raz mówimy, czyli to rozróżnienie na Nastawienie na trwałość i nastawienie na rozwój. Warto o tym pamiętać, tak? Czyli to nastawienie na trwałość zakłada, że okej, okay, jesteśmy jacy jesteśmy, mamy pewne cechy i niewiele z tym możemy zrobić. I też wiele ile razy o tym wspominaliśmy, no bo cóż, w takim przypadku, jeżeli popełniamy jakieś błędy, jeżeli coś nam się nie udaje, no to po prostu nic z tym nie robimy. No ale z drugiej strony, nastawienie na rozwój zakłada, okej, okay, teraz sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Co mogę zrobić, żeby w jakiś sposób poprawić swoje umiejętności? To, że popełniam jakiś błąd, nie musi oznaczać od razu, że to jakoś dramatycznie źle o mnie świadczy, że jestem złym czy głupim człowiekiem. Po prostu muszę próbować wyciągnąć wnioski, więc to jest kwestia tego nastawienia na rozwój, o którym jeszcze pewnie powiemy w punkcie trzecim. Natomiast z tym rozwojem dobrze byłoby też nie przesadzać, bo bardzo często jest tak, że dla niektórych osób, Ciągłe czytanie czy przyswajanie treści na temat rozwoju osobistego zaczyna przysłaniać trochę takie dobre funkcjonowanie i cieszenie się życiem. No bo. Trudno być zadowolonym stój teraz, cieszyć się z jakiejś sytuacji, skoro jest tak wiele rzeczy do zrobienia. Tak? Skoro muszę wstawać o 5 rano, żeby do 7 rano być już po treningu, przeczytaniu 200 stron i nie wiadomo czym jeszcze, no to trochę trudno się cieszyć tym, że się człowiek wyspał do 7, bo miał akurat taką możliwość. Więc z jednej strony nastawienie na rozwój, czyli przyjmowanie tego, że. Jestem w stanie w jakiś sposób ulepszyć swoje życie. Jest bardzo ważne, ale z drugiej strony uważajmy, żeby ten rozwój, mimo wszystko, nie przysłonił nam takiego zadowolenia ze swojego funkcjonowania. Przy czym, oczywiście, otwartość na doświadczenia, poczucie, że mamy jakiś cel, że coś się dzieje, jest też bardzo istotnym elementem tego naszego poczucia szczęścia. Natomiast czasem wiąże się to też z tym złudzeniem planowania, czyli chęć rozwoju, mówi o tym taka niezbyt zdrowa. Zmierza często do tego, że muszę bardzo szybko, bardzo dużo rzeczy w swoim życiu zmienić, i wtedy będę szczęśliwy. No a to jest mit, tak? Bo rozwój, mimo wszystko, jest czymś ciągłym i nie zawsze musi być bardzo, bardzo szybkim. Czasem chodzi o to, żeby to zbalansować, właśnie z przestrzenią dla siebie. I rozwój nie zawsze musi oznaczać, że jesteśmy lepsi, bardziej efektywni, lepsi w jakichś, nie wiem, sportach, w rzeczach zawodowych. Czasem. Przejawem rozwoju może być to, że damy sobie przestrzeń do tego, żeby też trochę odpocząć, zregenerować się i zobaczyć, jak się z tym będziemy czuli, ale też bez takiej nadmiernej presji. No właśnie, i tu przechodzimy do punktu trzeciego, czyli to, co chyba jest w ogóle najbardziej powtarzalnym wątkiem w odcinkach mojego podcastu, czyli eksperymenty i małe zmiany. Bo tak jak wspomniałem w punkcie drugim, czasem. Taka potrzeba rozwoju zachęca do tego, żeby zmieniać nie wiadomo co i wprowadzać bardzo, bardzo dużo zmian, zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy zadowoleni. Ja też tak staram się tutaj pokazywać: ok, czasem daje się wprowadzić jakieś bardzo duże zmiany, ale w gruncie rzeczy o wiele lepiej, a przynajmniej łatwiej, bez takiej presji jest po prostu skupić się na robieniu pewnego rodzaju eksperymentów, czyli jestem w takim punkcie, w jakim jestem. OK, nie mogę tego zmienić, tak? Nawet jeżeli popełniście jakiś błąd, zrobiliście coś głupiego, no nie zmienicie tego. Jesteście tu i teraz, no i co moglibyście zrobić inaczej, lepiej, żeby jakość Waszego życia się poprawiła? Więc po prostu sprawdźcie, przetestujcie rozwiązanie przez jakiś czas i wyciągnijcie wnioski, tak? Czy jeżeli, wspomnieliśmy wcześniej, o śnie, będę spał nie 5 godzin, a 8 godzin, to poczuję się lepiej? Zróbmy eksperyment przez, nie wiem, 2 tygodnie, 3 i zobaczcie jak się z tym poczujecie. Czy jeżeli, nie wiem, zrezygnujecie z mediów społecznościowych, czy poczujecie się lepiej? Czy jeżeli będziecie lepiej komunikować się w swoich bliskich relacjach, chociażby poprzez to, że będziecie bardziej doceniać ludzi, którzy są wokół was? Czy to spowoduje, że poczujecie się lepiej, że wasze relacje będą lepsze? Nie zachęcam was tutaj do tego, żebyście przyjmowali pewne rzeczy w ciemno, tylko po prostu dali sobie okazję do tego, żeby wprowadzić jakąś zmianę i zobaczyć czy ona prowadzi Was do czegoś, co jest dla Was lepsze? No bo wiecie, do starych rozwiązań w razie czego zawsze można wrócić. No i oczywiście te zmiany, te eksperymenty czasem mogą być większe, ale warto też dbać o różne szczegóły, bo czasem prowadzenie nawet zobaczcie, jednej, jakiejś małej zmiany, co tydzień, co dwa tygodnie, w ciągu roku może dać wam 20 parę zmian, a to już jest bardzo, bardzo dużo. I te zmiany oczywiście mogą też żyć waszego otoczenia, że nie wiem, poprawić ergonomię swojego miejsca pracy. I to już jest bardzo dużo. Oczywiście, mówiąc o eksperymentach, o małych zmianach, nie zapominajmy o tym, że istotne jest również wprowadzanie i modyfikowanie różnych nawyków, które mamy w swoim życiu. Bo tak jak już wiele razy powtarzaliśmy, nawyki to są takie rzeczy. O których nie musimy aż tak dużo myśleć, kiedy je wprowadzimy. To jest niezła inwestycja, bo na początku musimy no, się bardzo mocno skupić, żeby jakieś działanie połączyć z wyzwalaczem tak, typu, że o 8 rano i biegać ale jak już to się uda, to będzie nam dużo, dużo łatwiej. No właśnie. Tylko, że mówiąc o tych zmianach, na wprowadzaniu nawyków, warto też, i do tego bym zachęcał, Daj sobie taką przestrzeń, taki czas na spotkanie z samym sobą. Oczywiście czasem taką rolę może pełnić spotkanie z psychologiem, z terapeutą, ale nawet jeżeli nie, to zachęcam was do tego, żeby sobie te 20 minut raz na tydzień, czy raz na dwa tygodnie, oczywiście jeżeli potrzebujecie, to może być więcej, ale nie przesadzajmy, max powiedzmy 50, tak jak taka sesja terapeutyczna, żeby dać sobie taki czas na spotkanie z samym sobą i do zastanowienia się, właśnie, co jest dla Was ważne, jak się obecnie czujecie, co należałoby zmienić, jeżeli wdrażacie jakieś nawyki, eksperymenty, to żeby przemyśleć, okej, okay, co udało mi się wdrożyć, co należałoby poprawić, co było kiepskie, tak żeby faktycznie móc zauważać, co się dzieje, co daje Wam efekty, no i wyciągać kolejne wnioski. No ale oczywiście podczas takiej sesji nie zapominajcie też o tym, żeby. Skupić się na zauważeniu tego, za co możecie być wdzięczni, co wam się udało, tak, żeby z jednej strony, ok, jeżeli coś skopiecie, no to żeby też nie mówić, jestem beznadziejny, tylko raczej pomyśleć sobie, okej, okay, w tym momencie poszła sytuacja w ten i w ten sposób. Jeżeli następnym razem coś takiego się wydarzy, to zrobię to i to. Żeby stworzyć nową ścieżkę działania, no i ewentualnie jak mogę naprawić sytuację, która przez mój błąd się zepsuła. Więc to jest jedno. Ale przede wszystkim też doceniajcie te fajne rzeczy, które udaje wam się robić. Nawet jeżeli nie są to gigantyczne zmiany, tak? Nawet jeżeli waszym marzeniem jest to, żeby ćwiczyć pięć razy w tygodniu, a udało wam się dwa razy w tygodniu, dobrze, niby nie zrealizować się celu, ale jeżeli. W wcześniejszym tygodniu zrealizowaliście te ćwiczenia tylko raz albo w ogóle zero, no to i tak macie spory postęp, więc starajcie się porównywać też nie tylko do jakiegoś ideału, tylko do siebie sprzed tygodnia, sprzed miesiąca, żeby zobaczyć, czy robicie postęp, bo ten postęp w pewnym momencie nastąpi. Okej, okay, to teraz czas na ciekawostkę. Ciekawostka. Ciekawostka wraz z hasłem wow, ale ciekawostka, pojawiła się dopiero w trzecim odcinku podcastu. Jako jedną z ulepszeń, bo też starałem się z grubsza w każdym odcinku jakąś małą modyfikację zrobić, żeby ten podcast stawał się coraz lepszy. Wow, ale ciekawostka! No i czwarty punkt, o którym chciałbym Wam powiedzieć, który, jak pewnie zauważycie, jest dość mocno powiązany z wcześniejszymi, to odrobina wyrozumiałości dla siebie. Tak, żeby. Nie przesadzać z nadmiernie postawioną poprzeczką. Oczywiście nie chodzi tu o to, że nagle macie odpuszczać albo stwierdzić, że ja nic nie muszę robić, niech się inni ze mną męczą, jestem jaki jestem, jest super. Niekoniecznie. Często w wielu przypadkach uzasadnione jest wdrażanie zmian, chociażby właśnie po to, żeby było lepiej, żeby fajnie funkcjonować a nawet jeżeli już jest dobrze, no to dobrze jest zastanowić się, czy należy podjąć jakieś działania, żeby ten stan jak najdłużej utrzymywać, bo wiecie, bo to trochę tak jak z formą fizyczną, jeśli na przykład teraz jesteście w doskonałej formie, nie wiem, przebiegniecie 10 km w 50 minut, tak znośnie, już nie mówię o jakichś tam wyczynowych rezultatach oczywiście, super, ale to nie może oznaczać na przykład tego, że no to teraz już nic nie muszę robić, bo jestem w takiej formie. No nie, no bo to się prawdopodobnie zmieni, więc Zmiany warto wdrażać, ale właśnie z pewną wyrozumiałością dla siebie, że nie wszystko musi się udawać, nie wszystko tu i teraz musicie zmienić, i to znów taka kolejna rzecz, którą, o której często tutaj mówimy, to to, żeby nie patrzeć zarówno na siebie, ale też na innych, jak i też na postępy w swoich zmianach w sposób zero-jedynkowy, tak, że jestem dobry albo jestem zły. Udało mi się, Albo mi się nie udało. Lepiej spojrzeć na to na skali od 0 do 10, albo nawet na skali od 0 do 100 i ocenić. Okej, okay, może nie zrealizowałem planu treningowego, wtedy byłoby 0. No i to jest dość zniechęcające przyznacie. I zachęca do tego, żeby odpuścić i żeby patrzeć na siebie bardzo negatywnie. No ale jak pomyślimy, no dobra, ale w końcu dwa razy na 5 poćwiczyłem, no to się nagle okazuje, że macie ten plan treningowy zrealizowany w 40%. A to już ułatwia Pomyślenie, co zrobić, żeby w kolejnym tygodniu było 45 albo 50, więc patrząc na siebie w zrozumiały sposób, nie oceniajcie się w zero-jedynkowo, patrzcie w większej skali, bo też pamiętajcie o tym, że pojedyncze wpadki czy błędy niekoniecznie świadczą o tym, że jesteście złymi czy słabymi czy głupimi ludźmi. Pamiętając o tym z tą wyrozumiałością, że ważna jest przestrzeń dla siebie czas na to, żeby nie wiem, nudzić się, nic nie robić, tak, i że macie prawo do odczuwania różnych emocji. Także tych Negatywnych. Pytanie tylko, jak często Wam towarzyszą, jak wpływają na Was, na Wasze życie, no i ewentualnie, czy należałoby z nimi coś zrobić albo z Waszymi reakcjami. Mam nadzieję, że to takie cztery punkty, które jak widzicie przejawiały się przez cały nasz podcast, więc pewnie Was nie zaskakują, ale myślę, że przynajmniej chciałbym, abyście zwrócili na nie uwagę. Ok, ale teraz przejdźmy do rozdziału drugiego. Rozdział drugi. Co dalej? Moi drodzy, mówiliśmy o potrzebie rozwoju, wprowadzania eksperymentów, zmian, więc teraz chciałbym, żebyśmy przez chwilę porozmawiali o tym, co robimy z podcastem Psychologia, którą warto znać. Bo jak się pewnie domyślacie, robienie stu odcinków pochłania, no już nie setki, ale spokojnie tysiące godzin. Ważne jest dla mnie to, że jeżeli już tyle tego czasu poświęcam, to żeby robić coś, co jest dla... Innych osób użyteczne, wartościowe i ciekawe. Dlatego też mam oczywiście sporo pomysłów na to, co można byłoby zmienić czy ulepszyć, ale też chciałbym Was zachęcić i byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście zechcieli w ankiecie, którą załączam w opisie, albo chociaż w komentarzach do tego odcinka, że gdybyście zechcieli napisać, no właśnie, czy. Ten podcast w ogóle jest dla Was użyteczny, albo w jakim zakresie? Jakie odcinki są dla Was szczególnie użyteczne, a jakieś może mniej? Co według Was należałoby zmienić, poprawić? Z czego może zrezygnować? Czy może według Was ten podcast już w ogóle stał się nudny i trwa już tak długo, że należałoby pomyśleć o jakiejś zupełnie innej formie? Bardzo zależy mi na Waszej opinii. Gdybyście mieli ochotę poświęcić mi parę minut na wypełnienie ankiety, to byłoby świetnie. Tym bardziej, że. To jest taka zaktualizowana ankieta, którą już dawno, dawno temu również umieszczałem w odcinku, i wtedy stało się to źródłem dla mnie kilkuset bardzo cennych informacji, które w dużej mierze wdrożyłem. Części jeszcze nie wdrożyłem, ale są na liście i pewnie się kiedyś doczekają, więc chętnie bym to powtórzył i usłyszał, co takiego na dzisiaj. Tak, żeby to zaktualizować, no bo to, to już było dawno. Co dzisiaj myślicie o podcaście, o tym, co teraz. Jakie teraz dla Was są tematy istotne, tak żeby ta nasza psychologia, którą warto znać, nie utknęła na jakimś jednym poziomie, tylko żeby mogła stawać się dla Was coraz lepszym źródłem informacji na temat psychologii. I też jestem ciekaw, i to również zawarłem w ankiecie, odnośnie Waszych pomysłów, jak tak co do informacji, pozostawać z Wami w kontakcie w skuteczny sposób, bo z jednej strony okej okay, mam media społecznościowe które jak widzicie są dość martwe jeżeli tak uznamy to ożywieje natomiast z drugiej strony tak się trochę zastanawiam jak wiecie nie jestem wielkim fanem mediów społecznościowych z tego względu że zabierają dość skutecznie Czas, ale też wpływają niezbyt dobrze na nastrój, dlatego też nie chciałbym się za bardzo przyczyniać do tego, żeby was w ten świat mediów społecznościowych jeszcze dodatkowo wrzucać, chociaż pewnie wielu z was i tak tam jest. Natomiast z drugiej strony mam takie poczucie, że ta komunikacja jednostronna nie jest wystarczająca, tak? I chciałbym mieć trochę kontaktu z wami, więc chętnie w ankiecie usłyszę, czy macie jakieś inne pomysły, czy nie wiem, czy wolelibyście newsletter, czy jednak w tych mediach społecznościowych więcej się angażować, ale w taki jakiś mimo wszystko zorganizowany i ograniczony sposób, żeby nie zalewać was morzem śmieci, więc chętnie tutaj również poznam wasze opinie, albo może macie jakieś świetne pomysły na jakieś inne rozwiązanie, to też chętnie się o tym dowiem. Podsumowanie. Mamy już 100 odcinków podcastu Psychologia, którą warto znać na najróżniejsze tematy i tak jak sobie przejrzałem, to takie główne wnioski które się przebijają, to po pierwsze to, że psychologia jest ciekawa jako nauka i wnosi sporo użytecznych rozwiązań. Po drugie, że rozwój jest ważny, ale trzeba uważać, żeby nie przejąć. Po trzecie, że warto jest wprowadzać w swoim życiu eksperymenty, małe zmiany i weryfikować postępy. Ale też czwarty punkt, że bardzo ważna jest, wyrozumiałość w tym wszystkim dla siebie. Zachęcam was również i będę bardzo wdzięczny, jeżeli zrobicie ankietę odnośnie tego. Jak oceniacie podcast i jak chcielibyście, żeby dalej się rozwijał? Również zachęcam Was bardzo do tego, żeby przejrzeć moją propozycję szkolenia w Łodzi pod tytułem Psychologia, którą warto znać, Niezbędnik, która odbędzie się już 23 listopada 2024 roku. A tymczasem bardzo dziękuję, że towarzyszycie mi już od 100 odcinków, to prawie 4 lata. Wielkie dzięki i do usłyszenia już za dwa tygodnie, 12 listopada, w kolejnym odcinku podcastu Psychologia, którą warto znać.